ministra. Na tym kończymy to pytanie i przystępujemy do kolejnego pytania. A pytanie kolejne zadane zostało, sformułowane zostało przez pana posła Zbigniewa Girzyńskiego oraz pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie to dotyczy połączenia Torunia z autostradą A1 na wysokości nowego mostu drogowego na Wiśle. Pytanie to zostało skierowane do ministra infrastruktury i rozwoju. Bardzo proszę pana posła Girzyńskiego o zadanie pytania. Dziękuję bardzo, pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Pół roku temu z 3-letnim opóźnieniem uzyskała przejezdność, bo nie została jeszcze oddana do całkowitego użytku, autostrada między Toruniem a Włocławkiem, część autostrady A1. Stała się wówczas rzecz kuriozalna, ponieważ istniejący dotychczas węzeł na autostradzie A1 nazwany Czerniewice został de facto zamknięty, czy też przekształcony w taki sposób, że na autostradę A1 tam nie można wjechać. Można tylko i wyłącznie zjechać na drogę S10. To powoduje, że jadąc do Torunia są tak naprawdę tylko dwie możliwości wjazdu. Trzy. Albo w Ciechocinku jedzie się 20 ponad kilometrów trasą 91, albo zjechać w Czerniewicach na trasę S10, nadłożyć 10 kilometrów i przejechać potem cały Toruń, albo kolejne 10 kilometrów nadłożyć, jechać dalej na Gdańsk i na zjeździe w Lubiczu zjechać dopiero do Torunia i znów nadkładać 10 kilometrów i przejeżdżać przez całe miasto. Wystarczyłoby albo odtworzyć węzeł Czerniewice, aby można było na tym węźle wjeżdżać do Torunia tak, jak to było możliwe wcześniej, albo, co byłoby rzeczą jeszcze lepszą, na trasie poligonowej, czyli na trasie S10, na wysokości obecnie oddanego już do użytku nowego mostu drogowego przez Wisłę w Toruniu, zrobić krótki łącznik i zjazd, który by spowodował, że w zasadzie w warunkach drogi ekspresowej można by było na starówkę nieomal toruńską z autostrady zjechać. Jest to rozwiązanie tanie, bardzo praktyczne, na które czekają i mieszkańcy Torunia, i mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, także mieszkańcy Bydgoszczy. Udrożniłoby komunikację między tymi miastami. Jakie jest stanowisko pana ministra i ministerstwa w tej sprawie? Dziękuję, panie pośle. O odpowiedź na to pytanie zwracam się do sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pana Zbigniewa Rynasiewicza. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, szanowny panie pośle. Te propozycje, które pan poseł zarysował w konkluzjach swojej wypowiedzi, to może zacznę od tych propozycji. One są, można powiedzieć, powieleniem tych wszystkich działań, które są podejmowane przez Generalną Dyrekcję. Bo jeżeli chodzi o przebudowę S10, znaczy koncepcja, która była związana z właściwym włączeniem miasta Torunia do całej sieci ruchu autostrady 1, zakładała budowę węzła Kluczyki. I w dalszym ciągu tak jest. I przebudowy S10 w taki sposób, oczywiście budowa drugiego pasa ruchu do węzła Nieszawa i wszystkie te działania planistyczne są w tym względzie podejmowane. Powiem tak, że sam węzeł Kluczyki, który jest planowany, on mieści się w odległości około 3 km od węzła Czerniewice i około 6 km od węzła Nieszawka, który jest węzłem na styku 15 i 10. I również ta propozycja, o której pan poseł mówił, również jest w tej chwili przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy analizowana, czyli rozbudowa, tak powiedziałem, o drugi pas ruchu S10 oraz połączenie węzła Czerniewice poprzez DK91 bezpośrednio lub poprzez tak zwaną trasę poligonową.
Z tego, co pan poseł mówił, to rozumiem doskonale, że pan zna przebiegi tychże odcinków i w ten sposób włączenie A1-ki najbliższym jak gdyby odcinkiem drogi w trasę nowego mostu wbudowanego przez prezydenta miasta Torunia. No, słuszne pytanie. Ja przypomnę też, żeby była też jasność, że jak się analizuje całą historię tego, co się działo, jeżeli chodzi o planowanie rozwiązań komunikacyjnych dla miasta Torunia, to mieliśmy tutaj do czynienia z tak jakby permanentną dyskusją pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a prezydentem miasta Torunia w tej sprawie i były tutaj pewne spory, te porozumienia, które były w tej sprawie spisane. Z wielu powodów dwukrotnie jak gdyby były zrealizowane, dwukrotnie też była konieczność aneksowania tych porozumień i wskazywano tam na no wiele oczywiście obiektywnych faktów, które się działy w międzyczasie, które powodowały, że te pierwotne założenia nie mogły być realizowane. I powiem tak, że dla miasta Torunia w tej chwili, patrząc z punktu widzenia Generalnej Dyrekcji, te prace projektowe są prowadzone i w przypadku trasy poligonowej DK91, jak również są prowadzone, jeżeli chodzi o rozbudowę S10. I myślę, że te działania, które my podejmujemy, są i prowadzą do rozwiązania tego problemu. Wszyscy doskonale sobie zdawali sprawę, że przyjęte rozwiązanie, dyskutowane przez wiele lat, ono będzie stanowić problem i tak też jest. Dlatego też Generalna Dyrekcja na wniosek również Ministerstwa te działania, tak powiedziałem, projektowe podejmuje. I oczywiście nam też zależy na tym, żeby te działania były jak najszybciej zakończone i oczywiście wtedy chcielibyśmy przystąpić do rozwiązań już rzeczywistych. Z wielu powodów najlepszym rozwiązaniem, jakie cały czas naszym zdaniem funkcjonuje dla miasta Torunia i powiązanie jej z autostradą A1, to jest to rozwiązanie dotyczące przebudowy S10 i budowy węzła Kluczyki, ponieważ ono rozwiązuje problem jak gdyby nie tylko samego włączenia miasta Torunia poprzez nowy most i przebudowaną trasę do autostrady, ale również rozwiązuje inny problem, czyli rozprowadzenia ruchu z miasta Torunia w kierunku S10, S15, czy w kierunku tego węzła Nieszawka, o którym mówiłem wcześniej. I tak to wygląda w tej chwili. Także znaczy, cały czas się dzieje, bo jeżeli mówimy o pracach projektowych, to one się cały czas dzieją, więc to nie ma, że kiedy, tylko one się dzieją, w tej chwili się dzieją. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Poproszę o zadanie pytania dodatkowego pana posła Krzysztofa Tchórzewskiego. Bardzo proszę panie pośle. Dziękuję bardzo pani marszałek. Ja chciałbym zwrócić uwagę pana ministra na dodatkowy problem, nietechniczny problem związany z nazwami węzłów, które mają dwa aspekty. Po pierwsze, że wprowadzają pewne zamieszanie wśród podróżnych, tym bardziej, że wcześniej jest węzeł Włocławek Północ, Włocławek Zachód. W internecie jest stosowane nazewnictwo Toruń Wschód jako węzeł Lubicz, Toruń Północ jako węzeł Czerniewice. To są nazewnictwa, które w internecie są, te nazwy są stosowane w internecie. Tymczasem Czerniewice jest to już dzielnica Torunia, Lubicz prawie że na granicy Torunia. Więc w moim przekonaniu te nazwy powinny być zmienione na, tak jak w internecie, Toruń Wschód, Toruń Południe, dlatego że nawet internauci podają, że nazewnictwo zjazdów jest naprawdę ważne. Moja znajoma przegapiła zjazd właśnie przez nieprecyzyjne oznakowanie, więc zwracam tutaj na to uwagę. I drugim aspektem tego jest także sprawa konfliktogenna. No, przy nazwach węzłów Włocławek, dwóch Włocławków, Toruń nie ma węzłów. Jest to z punktu widzenia mieszkańców traktowane także jako trochę obniżenie rangi miasta. To też jest, wydałoby się banalne, ale jednak z punktu widzenia
mieszkańców ważne, prestiżowe. Dziękuję. Dziękuję panie pośle. Pytanie na odpowiedź na pytanie dodatkowe. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pan Zbigniew Frynasiewicz. Bardzo proszę panie ministrze. Pani marszałek, Wysoki Sejmie, szanowny panie pośle, panie przewodniczący. To nie jest jedyny problem, bo te takie problemy dotyczące nazewnictwa węzłów w zasadzie istnieją na każdym odcinku budowanej autostrady. To z wielu powodów, tych prestiżowych, o których pan mówił. Ja w tej chwili mogę powiedzieć tak, bo oczywiście tu nie jestem w stanie odpowiedzieć bardzo precyzyjnie, dlaczego akurat przyjęto takie nazewnictwo i dlaczego akurat te nazwy nie poszły w kierunku oczekiwanym tutaj zgodnym z wypowiedzią pana posła. Na jednym z najbliższych Komisji Infrastruktury udzielę panu posłowi odpowiedzi i udzielę również jak gdyby odpowiedzi w tym sensie, co dalej z tym będziemy robić. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze i teraz już przystępujemy do kolejnego pytania.